Piotr Lisiewicz, to jest program Wolne Głosy, popołudniowe pasmo telewizji Republika, a moim gościem jest dzisiaj gwiazda internetu w ostatniej godzinie, Patryk Jaki. Patryk Jaki, były wiceminister sprawiedliwości, obecnie europoseł. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. A o tej gwieździe internetu mówię dlatego, że pan minister zdecydował się na niekonwencjonalne postępowanie z telewizją TVN. Telewizja TVN, program Czarno na Białym, postanowił zająć się tak zwaną laikozbrodnią, czyli sprawą odebrania immunitetu czterem europarlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości za zalajkowanie spotu tej partii. Przyszła do pana ekipa TVN-u. Pan zdecydował się wziąć ze sobą własną ekipę filmową. Dlaczego zdecydował się pan na takie niekonwencjonalne zachowanie? Dlatego, że mam już doświadczenia bardzo długie z mediami III Rzeczpospolitej, a Czarno na Białym jest egzemplifikacją tego, wszystkich patologii, które mamy w polskich mediach, bo to jest taki program od brudnej roboty, najbrudniejszej roboty, do zadań specjalnych, do niszczenia przeciwników politycznych, gdzie zazwyczaj nagrywa się kogoś, ale wyrywa się to, wycina się z kontekstu, dokłada się jakąś czarną muzykę, daje się ekspertów, którzy z każdego można zrobić kryminalistę. I ponieważ ja już mam wiele lat doświadczeń z nimi, niestety zawodowo musiałem oglądać te programy, nie miałem innego wyjścia, to ja już wiem, ja wiem, jak oni niszczą ludzi. I tym razem postanowiłem skorzystać dokładnie z takich samych metod, jak oni korzystają. Mianowicie nagrać, obarczyć komentarzem, tak jak oni to robią, muzyczką, tak jak oni to robią, i niech pierwszy raz poczują się, jak to jest znaleźć się po drugiej stronie, w ich roli. Bo to jest tak, że zazwyczaj zwykły człowiek, TVN oczywiście próbował mnie przekonać, i to wszystko będzie pokazane dzisiaj o 19 na moim YouTubie, ja zachęcam, żeby to zobaczyć, bo po raz pierwszy to będzie pokazane wszystko od kuchni, od początku, kiedy nie jest to nagrywane, kiedy ja się z nimi spotykam, gdzie oni próbują mnie przekonać, że według prawa ja nie mam prawa nagrać wywiadu ze samym sobą, tylko oni mają prawo to nagrać i tylko oni mają prawo wycinać z tego, co chcą. I zwykły człowiek oczywiście nie ma żadnych szans z taką machiną. Jak oni siedzą i przekonują, siedzą na głowie i mówią, że nie może pan nagrywać, tylko my możemy nagrywać. I potem jak oni to wszystko robią. No ale ponieważ ja już mam to doświadczenie, to będę chciał pokazać dzisiaj wszystkim o 19, jak ten najbardziej haniebny program w III Rzeczpospolitej powstaje, i zachęcam, żeby to zrobić. Po raz pierwszy oni poczują na własnej skórze, jak to jest, jak ktoś jest gdzieś z boku nagrywany i nawet nie wie dokładnie, z której kamery, bo zawsze oni to mogą robić, ale już inni to robić tego nie mogą. Panie ministrze, robi wielkie zasięgi ta informacja, która została podana, że dzisiaj pan to wypuści i ten fragment, który pan już umieścił, ale wbrew temu, co myśli część internautów, to nie jest materiał nagrany dzisiaj czy wczoraj. W jakich okolicznościach pan to nagrał i na jaką okazję TVN szykował ten materiał? No właśnie, bo specjalnie sprawdziłem jeszcze przed naszą rozmową, kiedy dziennikarka się skontaktowała, żeby ze mną porozmawiać na ten temat. No i nie zgadniecie państwo, na moim telefonie jest 4 grudnia. 4 grudnia jest, proszę państwa. Czyli rozumiecie państwo, oni po prostu sobie szykowali taki materiał do szafy, żeby go odpalić wtedy, kiedy zostaje przyjęty pakt migracyjny. Akurat wczoraj został przez komisję przyjęty pakt migracyjny w Parlamencie Europejskim i dzisiaj odpalają to. A o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że ten materiał od samego początku ma być po to, żeby oczernić posłów, którzy podawali dalej, tak jak ja, prawdziwe informacje dotyczące tego, jak wyglądała przemoc migrantów w państwach zachodnich, które zdecydowały się na przyjmowanie dużej ilości nielegalnych migrantów. Ja po prostu polubiłem spot, ja nawet go nie tworzyłem, tylko podawałem dalej, czy tam polubiłem spot, który pokazywał prawdziwe zdjęcia, które były pokazywane w różnych telewizjach na świecie, prawdziwe filmy, i z jaką przemocą wiąże się przyjęcie dużej ilości migrantów. I oni dzisiaj w tym materiale próbują przedstawić, oni próbują, mam proces sądowy za to, prawda, Parlament Europejski ściągnął mi immunitet, ponieważ oni uważają, że to, co ja robię, to jest mowa nienawiści, czyli pokazywanie prawdy o migrantach, to jest ich zdaniem mowa nienawiści, i za to grozi mi
3 lata więzienia, już ma akt do oskarżenia i tak dalej. I ta pani dzisiaj z TVN-em i z Czarno na Białym chce w tym programie dzisiaj wieczorem udowadniać, ona przez całą rozmowę moją, którą dzisiaj Państwo zobaczycie o 19 na moim YouTubie, przez całą rozmowę przekonuje, że ja powinienem siedzieć za to, że podaję prawdziwe informacje o migrantach, dlatego że jej, ich zdaniem jest to rasizm, mowa nienawiści i tak dalej. Czyli prawda ich zdaniem jest mową nienawiści. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ten spór o media jest bardzo gorący. Mieliśmy sytuację, w której premier Donald Tusk po wywiadzie, w którym trzy usłużne telewizje, no właściwie w różnym stopniu, ale płaszczą się przed nim, on wypuszcza spot przeciwko jedynej telewizji znaczącej, telewizji politycznej, informacyjnej, telewizji Republika, czyli premier dysponujący trzema kanałami telewizyjnymi tworzy spot o czwartej telewizji, ale dzisiaj mieliśmy kolejny fakt, wypowiedź ministra Bartłomieja Sienkiewicza, dlaczego nie będzie rozmawiał z telewizją Republika. Mówi, że musi sprawdzić, czy telewizja Republika to nie są złodzieje, bo czy oni w czasie, kiedy dochodziło do nielegalnego, jak stwierdził sąd, przejmowania telewizji, nie korzystali ze sprzętu, pomieszczeń i marki telewizji publicznej. Tomasz Sakiewicz, prezes telewizji Republika, już zapowiedział pozew sądowy w tej sprawie. Co pan sądzi o tej sytuacji? To znaczy premier, który ma zdecydowanie dominującą pozycję w mediach, może powiedzieć wszystko, co chce, wypuszcza spot o telewizji, która jest opozycyjna, a minister mówi takie rzeczy. Z czego to wynika i jak to się łączy jakby ze strategią obecnej władzy? Pan redaktor i tak ujął to bardzo dyplomatycznie, mówiąc o tym, że ma zdecydowaną przewagę w mediach, dlatego że on w tej chwili ma praktycznie wszystkie najważniejsze media w Polsce, poza Republiką i tak dalej, ale on generalnie w swoim ręku trzyma nie tylko telewizję, ale na przykład jeżeli chodzi o portale internetowe, to wśród 20 największych portali internetowych horyzontalnych w Polsce, 19 należy do nurtu centrolewicowego i to jest nigdzie w Europie nie ma tak patologicznego przechyłu medialnego na jedną stronę. Nigdzie nie ma. To jest charakterystyczne dla tych ludzi. Dlatego, że oni buzię sobie wycierali przez ostatnie 8 lat, mówiąc o tym, że dla nich najważniejsza jest praworządność. A co to jest praworządność? Praworządność to jest działanie na podstawie prawnej. To jest najprostsza definicja praworządności. Władze, organy publiczne działają na podstawie, muszą mieć podstawę prawną do swojego działania. Po czym jak doszli do władzy, to sobie wytarli buty tym sformułowaniem i oni już mówią, że nie potrzebują podstawy prawnej, bo wola polityczna jest wyżej niż prawo stanowione. To jest po pierwsze. Po drugie, buzię sobie wycierali demokracją i wolnością. Kiedy właśnie doszli do władzy, to tą wolność skręcają do końca. I nie dość im, że mają 95% przewagi w mediach dużego zasięgu w Polsce, to jeszcze próbują wykańczać jedyną telewizję, która zasięgowo jest w stanie z nimi walczyć, prywatną, komercyjną telewizję. Kiedy się wchodzi na przykład na portale Agory, to codziennie można przeczytać Republika, to, tamto. Oni tak jakby się zajmowali, to jest celowa gra. Znaczy to nie ma, to wszyscy muszą mieć tego świadomość. To jest celowa gra po to, żeby nikt władzy w Polsce nie rozliczał. Żeby proniemieccy politycy mogli tutaj robić, co będą chcieli. Żeby właśnie, panie ministrze, a propos tego, co będą chcieli, słyszymy te okrzyki Republika, Republika. Dzisiaj także na proteście rolników we Wrocławiu, czyli z tych protestów przeciwko dyktaturze Donalda Tuska, to przeszło także na protesty rolnicze. Władza, która boi się pluralizmu medialnego, prawdopodobnie chce przeprowadzać rzeczy, które są dla większości ludzi nieakceptowalne. Umawialiśmy się, zanim wyszły te aktualne wydarzenia, na rozmowę o pakcie migracyjnym. Co tutaj władza pana zdaniem w tej sprawie chce ukryć? Pakt migracyjny jest im potrzebny do tego, aby zrealizować swój master plan, to znaczy powstanie państwa europejskiego, w którym realną suwerenność będą miały tylko największe państwa, a reszta będzie
pod kuratelą instytucjonalną interesów niemiecko-francuskich. Dlaczego pakt migracyjny jest im do tego konieczny? Dlatego, że jeżeli chcecie stworzyć państwo europejskie, to pierwszy warunek jest następujący, że trzeba wypłukać tożsamość narodową i kulturową poszczególnych państw. I dlatego migranci, którzy są sprowadzani z różnych części świata, oni się idealnie do tego nadają, dlatego że oni nie wiedzą, co to jest kultura zachodnia w większości przypadków, nie utożsamiają się z nią, a wręcz ją zwalczają. A nakładając na to tendencje, które wszyscy widzą w Europie, to znaczy, że próbuje się promować model życia bez dzieci, mówiąc, że dzieci to jest dużo CO2 i najlepiej mieć dwójka plus psiecko, że to w Europie jest niezwykle popularne. Dlatego zastępowalność migrantami to będzie się odbywała bardzo szybko, a w związku z tym będzie się wypłukiwało kulturę i to będzie idealne do tego, żeby stworzyć nowe państwo europejskie. A drugi powód jest taki, że drugi element, który składa się na realizację tego masterplanu, jest taki, że... Panie ministrze, tak? Moment tylko przerwy. Ja podam informację z ostatniej chwili. Koleżanka przed chwilą mi ją przyniosła do studia. Informacja jest taka, że Joe Biden spotka się z Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem. Znamy już datę tego spotkania. 12 marca w Białym Domu z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem spotka się prezydent Stanów Zjednoczonych albo wysoki przedstawiciel Białego Domu, który to przekazał. Spotka się prezydent, a wysoki przedstawiciel Białego Domu to przekazał. Spotkanie zbiegnie się z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO. Będzie rozmowa o Ukrainie, ale będzie też rozmowa o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych i Polski na rzecz wartości demokratycznych. Panie ministrze, niech pan dokończy i też poproszę o komentarz w tej sprawie. Wcześniej mieliśmy odwołaną wizytę Radosława Sikorskiego. Co wedle pana wiedzy, i to jest pytanie wbrew pozorom zarówno o politykę wewnętrzną Polski, jak i o politykę zagraniczną, co może dziać się tutaj w relacjach polsko-amerykańskich? To znaczy, ja się boję niestety, że to spotkanie może być związane z jakimiś informacjami, które mają Amerykanie. Może tak nie jest, ale no boję się, że skoro w takim akurat, taka konstrukcja jest tego spotkania, to boję się, że może to oznaczać, że no Amerykanie mają jakiś plan albo jakąś wiedzę związaną z frontem wschodnim. Tego się boję, ale nie wiem. To tylko strzelam, to po pierwsze. Po drugie, odpowiadając na pana pytanie, dlaczego, to znaczy o relacjach naszych z Amerykanami, no to pamiętajmy, że nasz rząd i nasi przedstawiciele, zarówno prezydent, jak i premier, minister obrony, bardzo dbali o to, aby relacje z Amerykanami były poprawne, pomimo to, że większość demokratów, to powiem delikatnie, nie jest z naszej bajki. Natomiast uznawaliśmy, że tu jest interes państwa, jest najważniejszy, żeby z Ameryką mieć dobre stosunki. Natomiast to, co robi Donald Tusk i jego ekipa, to znaczy obrażając republikanów i to w taki sposób, że oni to zauważyli, zapamiętali, to jest narażanie na ogromne niebezpieczeństwo w przyszłości polskiego państwa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie daj Panie Boże, coś by się w Polsce wydarzyło, Polska miałaby jakieś problemy i potrzebowałaby pomocy militarnej, finansowej ze Stanów Zjednoczonych, to każdy, kto zna system legislacyjny w Stanach Zjednoczonych, bardzo dobrze wie, że nawet gdyby demokraci mieli większość w przyszłym Senacie, chociaż nic na to nie wskazuje, raczej wiele wskazuje na to, że tam za kilka miesięcy będzie i Trump, i republikanie będą mieć większość, również poza już Izbą Reprezentantów, już mają, ale w Senacie będą mieć większość, ale nawet gdyby demokraci mieli, to po prostu trzeba pamiętać o tym, że takie decyzje, dla takich decyzji trzeba mieć większą większość, o, w ten sposób powiem. W związku z tym Donald Tusk, a republikanie będą mu to pamiętać. Znaczy najważniejsi republikańscy senatorowie publicznie mu odpowiadali. W związku z tym Donald Tusk naraził Polskę na ogromne niebezpieczeństwo. I w imię czego? W imię tych połajanek twitterowych? To jest po prostu szczyt nieodpowiedzialności co Donald Tusk robił. Nie zmienia to jednak faktu, że do takiej propozycji spotkania w Białym Domu trzeba podejść poważnie. No, trudno uwierzyć, że pretekstem jest tylko to, ta ważna jednak rocznica przystąpienia Polski do NATO. Raczej należy się spodziewać jakichś informacji z frontu wschodniego.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gorące rozmowy dzisiaj w Telewizji Republika, bo dzieje się bardzo dużo zarówno w Polsce, jak i w naszych relacjach międzynarodowych. Za chwilkę rozmowa zarówno o tym najnowszym newsie, jak i o tym, co widzieliśmy dzisiaj we Wrocławiu, o protestach rolników i o tym, dlaczego te protesty mają tak ogromny zasięg i tak gwałtowny przebieg jak we Wrocławiu. Rozmowa z panem profesorem Piotrem Grochmalskim. Zostańcie państwo z Telewizją Republika.